Ponad 220 rowerzystów uczciło dziś rajdem po drogach Sajnejszczyzny 20-lecie wstąpienia Litwy do Unii Europejskiej. To pogranicznicy, pracownicy służb granicznych i urzędnicy. Na czele z Genadiusem Mackelisem, konsulem Republiki Litewskiej w Sejnach. Jak mówił konsul, jest co świętować, bo dzięki wspólnocie Litwa zyskała poczucie bezpieczeństwa. Dodał, że inwestycje też były ważne, ale to właśnie bezpieczeństwo wynikające z sojuszy jest dla Litwy najważniejsze. Główna rzecz to bezpieczeństwo. Naprawdę. To jesteśmy w rodzinie Unii Europejskiej, w jednej rodzinie i trzymamy się razem i to największy sukces, myślę, że na dzień dzisiejszy. Oto ekonomika, to finanse, oczywiście to też krok do przodu, duży krok i mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku, jeszcze idziemy dalej. Konsul podkreślał też najlepsze od 400 lat stosunki polsko-litewskie. Jesteśmy sąsiedźmi i partnerem strategicznym jesteśmy na dzień dzisiejszy, najlepszy. Myślę, że te stosunki między Litwą i Polską z ostatnich 400 lat najlepsze na dzień dzisiejszy. Naprawdę i dowódcy państw bardzo przyjemne stosunki mają i mieszkańcy, którzy tutaj w pograniczu żyją. I dlatego, że myślę, że ten rajd i po stronie litewskiej, po stronie polskiej, to jaki taki dobry taki temat na ten, żeby świętować to święto. Rajd zaczął się w litewskich Łoździejach i biegł m.in. przez ogrodniki Sejny i Giby, gdzie w tym roku cykliści mieli swój przystanek. Gościnna gmina na czele z wójtem Robertem Bagińskim przyjęła gości poczęstunkiem. Jak mówił wójt, gmina Giby też ma powody do świętowania, bo skorzystała z funduszy unijnych. Po pieniądze sięgała samodzielnie, jak też w partnerstwie z samorządami litewskimi. W ten sposób Giby pozyskały środki na budowę remizy, zagospodarowanie gminnej plaży, a niebawem na jej przebudowę i nowe molo. Pokazaliśmy i gościnność, i współpracę, którą realizujemy tak naprawdę od 20 lat, bo Polska wstąpiła, w tym roku obchodzimy rocznicę 20-lecia wstąpienia, tak samo Litwa. Współpracujemy, jakby widać te środki, te inwestycje, tą współpracę właśnie w tym obszarze. Tutaj jesteśmy na terenie naszej plaży gminnej i dodam, że ta plaża gminna też była wybudowana ze środków finansowych z Unii Europejskiej. A w tym roku rozpoczniemy, tak jak już mówiłem wcześniej, również budowę z projektu transgranicznego. Nasza gmina realizowała 4 projekty takie do dnia dzisiejszego. A tutaj, jak widzimy, ponad 200-osobowa grupa. Zadowoleni, wygłodzeni, ale zapewniliśmy również tutaj pożywienie, tradycyjnie grochówkę z wkładką. Dodajmy, że to 20. edycja rajdu. Jak przypomina Elżbieta Kortiniewska z litewskiego oddziału Straży Granicznej w Waren, główna organizatorka wydarzenia, wszystko zaczęli pogranicznicy. Z czasem rajd nabrał szerszego zasięgu. Przyłączyli się mundurowi z innych służb i urzędnicy, a następnie ich najbliżsi. W tym roku również funkcjonariusze Frontex, czyli Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Najliczniejsza edycja w dobrą pogodę przekroczyła 300 uczestników. Czemu to ma służyć? To ma służyć, czcimy 20 lat w 2004 roku. Litwa, jak również i Polska wstąpiły do Unii Europejskiej i z tego powodu zaczęliśmy czcić to jako każdego roku. Pierwszego roku to było jakoś tak, tylko strażnicy granicy byli, uczestniczyli w tym rajdzie. Później na następne lata przyłączyli się jeszcze inni nasi koledzy. Policja, wojsko litewskie, jeszcze inni, wszyscy, którzy z nami współpracują. Na dzień dzisiejszy mamy ponad 220 osób, którzy uczestniczą w tym rajdzie. Uczestniczą również i członkowie rodziny, więc cieszymy się, że ten rajd stał się międzynarodowym, ponieważ kiedyś uczestniczyli i koledzy z Łotwy, z Polski. Dzisiaj też mamy ekipę z oddziału Podlaskiego Republiki Polskiej.